Z kolei jeżeli wszystko pójdzie po mojej myśli, to w kolejnej turze wymienimy Taurizana na naszego Harrisona. Dobra, kolejny Infernal. Teraz na moje nieszczęście mój przeciwnik będzie spamował Infernalami. Więc to jest trochę już mniej fajne, dlatego też myślę użyjemy... Zemstę może... Dobra, zabijmy Infernala. Teraz będziemy grali na wytrzymałość. Czyli tak, żeby przetrwać, aż mu się przeciwnik sam z fatygi spali. Na razie obrywa za jeden. Jeszcze z 4 z 3 tury musimy przeżyć mimo wszystko. On teraz co turę będzie przyzywał Infernale, co nie jest dla mnie zbyt wygodne, ale... Miejmy nadzieję, że jakoś uda nam się to przetrwać, chciałem powiedzieć przyzwać. Kurczę, wyssanie duszy, no to nie jest fajne. To zdecydowanie nie jest fajne. Jeszcze bomba cieni do tego. I w ten oto przykry sposób straciliśmy całą obronę przed Infernalami. To myślę zaryzykujemy i użyjemy Złotej Małpy. Tutaj mi już nic innego nie pozostaje tak naprawdę. I co mamy? Okej! Okay. Żelazny mołoch. Dobra, wygraliśmy. Zmieniam zdanie. Otrzymaliśmy chyba pierwszy raz z małpy dokładnie to, co potrzebuję. Bardzo mi przykro, Jaraxxus, ale w kolejnej turze giniesz. Nie wiem, w jaki sposób możesz się ocalić, ale z żelaznym mołochem zadałem mu dokładnie 13 punktów obrażeń, czyli tyle, ile ma HP. Więc tutaj muszę przyznać, nam się trochę przyfarciło. Więc nie są dla mnie straszne infernale, które mój przeciwnik wystawia, bo zabawimy się w sapera. Jeszcze tylko go postraszymy w międzyczasie. No i dobra, dobierze minę, która zada mu 10 punktów obrażeń, potem zada sobie 3 punkty obrażeń z fatygi, czyli idealnie 13. Proszę bardzo, saper, super efektyw. No i to by było na tyle, jeżeli chodzi o pierwszego przeciwnika w kwietniu. Oczywiście nie licząc mojej walki Secret Paladynem dla trolla 1 kwietnia. No i mamy zwycięstwo. Więc jest w sumie ok. Kurczę, znowu mamy Warlocka. To już chyba 4 z rzędu dzisiaj. Tak, niestety, tak jak mówiłem, Warlocki stały się nowymi Secret Paladynami i wszyscy grają Czarnoksiężnikiem. Wszyscy grają bardzo agresywnym Zulokiem. Czasami spotyka się Renoloka, tak jak było to na początku tego sezonu w moim przypadku, jednak jest to niezwykle rzadkie. Ręka początkowa na Zooloka nie jest najlepsza, bo nie za bardzo mamy co używać w pierwszych 2 turach, co może być tragiczne w skutkach. Już zaczyna spamować tymi demonami. No dobra, mamy zemstę. Zemsta może się przydać, jeżeli nas zjedzie do... niebezpiecznie niskich wartości punktów życia. Dobra, mamy nożownika i teraz mamy dylemat, czy zniszczyć... Nie, no na pewno zniszczę nożownika, bo nożownik to jest taki ognisty chochlik plus, który jeszcze dodatkowo bije nożami, więc... Tutaj nie ma nad czym się zastanawiać i walnięcie pójdzie oczywiście na nożownika. A w kolejnej turze pewno znowu nam nadostawia nowych stworów, dokładnie. Masakra. Strasznie dużo agresji w tej grze ostatnimi czasy jest. Wszyscy grają mega agresywnymi dekami. Dobra, niech będzie broń. W kolejnej turze, jak dobrze pójdzie, to może mi się nawet uda cały stół wyczyścić. Jeżeli najpierw zaatakujemy bronią pająka, a potem dobijemy wszystko zemstą. Ale zobaczymy, co z tego wyniknie. Dobiera sobie kartę, jakby mu za mało było ich. Kurczę, kolejny wędrowiec pustki. No i w tym momencie mój plan z wyczyszczeniem całego stołu trafił szlak. Bo niestety przeżyją pająki, więc myślę, wystawimy sobie akolitę bólu. Co by przy okazji dobrać sobie 2 karty, a nawet 3, bo potem go jeszcze będzie musiał jakoś zabić. No i dobra, używamy zemsty. Zostaną 2 małe pająki, które co prawda może buffnąć nadmiarem mocy, ale i tak lepiej jak zostają pająki, niż jakby miał zostać chochlik 3/2. Kolejny stwór. Tak, jeżeli nie dostajemy obszarowych zaklęć, to Zulok jest naprawdę ciężkim orzechem. Twardym orzechem do zgryzienia. Więc nie dziwię się, że ta talia stała się najbardziej popularną chyba talią ostatnimi czasy, jaka jest w grze. Na moje szczęście dostaliśmy 2 razy z rzędu bójkę, więc... 2 razy stół możemy wyczyścić, więc tutaj raczej się nie powinienem o to martwić. Co nie zmienia faktu, że moje punkty życia spadają do niebezpiecznie niskich poziomów. Dobra, mamy Chochlikozę, która o dziwo nie uderzyła za 4. Co sprawiło, że jestem w ciężkim szoku, bo Chochlikozę przeważnie bije mnie właśnie za 4 wtedy, kiedy nie chcę. No dobra, egzekucja tutaj mi się za bardzo nie przyda, więc myślę, wystawimy doktora Hooka, jednego Chochlika zabijemy. Dlatego Chochlika, nie pająka, bo jak wiadomo, może ma w jakikolwiek sposób buffować swoje demony. Więc myślę, niszczenie demona jest tutaj lepszym pomysłem. Dobra, jest Krasnolud. I teraz ciekawe, czy pójdzie na face jak debil? Tak, pójdzie na face, ok. Czyli tak jak widzimy, strategia super skillowa, nigdy nie traduj, zawsze idź na face. W tym momencie ma odzwierciedlenie w praktyce. No dobra, no to skoro tak, to uciekamy od niego armorem. Akurat mamy tyle szczęścia, że nam się Justicarka trafiła do ręki. 2 razy Power Overwhelming zmarnował bezsensownie, totalnie w Chochlika, w pająka właściwie. Czyli przynajmniej dzięki temu mamy pewność, że nam nie wyskoczy z szarżującym demonem i z Power Overwhelming na niego. Czyli myślę, jestem w miarę bezpieczny. 7 punktów życia. Nie daje nam tu 100% pewności na wygranie tej walki. Ale w przypadku, w którym... O, za 2, tak mi przykro. W przypadku, w którym wiem, że mój przeciwnik 2 razy Power Overwhelming zmarnował, to się czuję zdecydowanie pewniej. No i co teraz? No i się poddał. I to jest właśnie kara za nietradowanie stworów przeciwnika, nawet kiedy masz ku temu okazję. Face is the place nie do końca działa przeciwko Control Warriorowi, przynajmniej nie zawsze. Dobra, i mamy Paladyna. Niestety prędzej czy później to musiało dzisiaj. Prędzej czy później musiało niestety do tego dzisiaj dojść. Bo nie ukrywajmy, nie ma takiej opcji, żeby przez kilka walk z rzędu nie trafić na Paladyna, którym jak wiadomo chyba jest najłatwiej grać w tą grę. Dobra, na moje szczęście mamy zemstę, która bardzo dobrze skombi Monster for Battle, czyli werbunek. Z kolei będę miał problem, jeżeli... Aha, siema. Od razu go wyciszę, bo już widzimy, jest to bardzo wredny i złośliwy paladyn, który zaczyna grę od ekranowego minibota, czyli karty, za którą każdy wojownik nie przepada, gdyż nie można jej tradeować bronią. Boże, drugi ekranowy minibot. No, robi się nieciekawie. Jestem ciekaw, czy to jest Secret Paladin, bo w sumie na razie jeszcze nic o tym nie wiemy. To myślę, że wystawimy Akolitę bólu. Przy dobrych wiatrach pozwoli nam dobrać 2 karty. Tak, to jest Secret Paladin. Teraz już mamy przynajmniej pewność. Zaczyna spamować sekretami. Ja dam... O! Nawet bardzo zaczyna spamować sekretami. Ja się założę, że jeden z tych sekretów to jest odkupienie, które sprawi, że ognisty... wojenny? Ekranowy minibot wróci do walki. Dlatego też na razie go zbijać nie będziemy. Najpierw zbijemy boską tarczę obu minibotów. No i zobaczymy, jaka będzie jego reakcja. Plus jest taki, że 2 razy mam zemstę. Kurczę, trybomłot. Dlaczego? To nie jest dla mnie zbyt dobra informacja. No ale trzeba będzie sobie jakoś z tym poradzić. Mamy egzekucję. Egzekucja jest bardzo dobra, bo w momencie, jeżeli to jest odkupienie plus pomsta, zemsta, to w tym momencie egzekucja mi bardzo pomoże. Dlatego też myślę, zrobimy... Myślę, zrobimy tak. Zbijemy boską tarczę z tego robota. Teraz zabijemy oba Whirlwindem, żeby sprawdzić, czy to nie jest odkupienie plus pomsta. Dobra, odkupienie się zgadza. Pomsta będzie, czy nie? O! Dobra, jak widzimy, jest pomsta. No i właśnie z tego powodu bardzo się cieszę, że miałem w dłoni egzekucję, która zignoruje boską tarczę. No i dobra, z jedną pomstą już mamy święty spokój, plus kolejny jest taki, że mój przeciwnik ma dość mało kart w dłoni. I mamy załogowego szatkownika. Wiemy, że sekret, który ma po swojej stronie, to nie jest odkupienie. Więc szatkownika na luzie mogę zniszczyć, natomiast obawiam się, że mogło to by być szlachetne poświęcenie, więc... Wolę wystawić Justicarkę, którą nie wytraduję swoją bronią. Dobra, i mamy konia Rafała i choinkę ubieramy. Mimo, że ostatnio była Wielkanoc, a nie Boże Narodzenie, tak jak widzimy, choinka dalej w cenie. No i dobra, i teraz aktywujemy wszystkie sekrety. Okej, trochę szkoda, że nie mamy egzekucji, bo teraz by mi się bardzo przydała, nie ukrywam. Dobra, jak to teraz najlepiej zrobić? 7 many, 2, 4... teoretycznie mogę oba stwory zniszczyć, tylko... Nie, bójka nie jest dobrym pomysłem, zrobimy tak. Najpierw dobierzemy sobie kartę. Teraz użyjemy zemstę, żeby zniszczyć szatkownika, plus koń Rafał, żeby stracił 3 punkty życia. No i zrobimy tak. Myślę, że to było najbardziej optymalne zagranie, jakie mogłem w tej turze zagrać. No i masło maślane wyszło. Ale mam nadzieję, że to była dobra decyzja z mojej strony. I czekamy, jak się dalej gra potoczy. Dobra, mamy doktora Hooka. Tutaj myślę, dobrym pomysłem będzie użycie Brawla. Ze szczerą nadzieją, że tego Brawla doktor Hook nie przeżyje. Dobra. Okej, Brawl był dla nas bardzo udany. To myślę, że dobierzemy sobie kartę. Kolejna egzekucja. Całkiem spoko. Tym bardziej, że mamy Gromasza, który może szarżować w dłoni. No i okej, myślę, że moja sytuacja nie jest zbyt niekorzystna. Oj. Ała! Na serio tak zmarnował oba Blessing of Kings? No dobra, skoro tak, jak widzimy, dzisiaj jest naprawdę bardzo agresywny dzień. Ja na wszelki wypadek, gdyby mi zaraz z jakąś sową wyskoczył, to ja tą minę pokonam 2 kartami. Trochę szkoda marnować i shield slam i egzekucję na 1 kartę, ale obawiam się sowy, dlatego też zrobimy tak. No i po raz kolejny mój przeciwnik ma nauczkę, już dzisiaj drugi raz z rzędu, że nie warto iść bezsensownie, bezmyślnie na face, bo czasami to nie prowadzi do korzystnych sytuacji. Tak, jako że żaden z sekretów, które przewidywałem, nie zadziałał, to założę się, że ten sekret, który widzimy na górze, ten najwyższy, to jest Secret Trial? Nie pamiętam nawet, jak ten sekret się nazywa po polsku. Wiecie, ten nowy sekret z Ligi Odkrywców, że jak wystawimy 4 stwora, to zostaje zniszczony. Jako że żaden z innych sekretów nie zadziałał, to na pewno musi być tamten. Swoją drogą, bardzo zaskakujące jest to, że Secret Paladin to używa, może dlatego, że często spotykał Zuloków. Wtedy ma to sens. No, ale przynajmniej teraz już wiemy, że 4 stwór, którego wystawimy, musi być niezbyt dla nas ważny. To właśnie z owego sekretu zostanie zniszczony. Dobra, zróbmy tak. Użyję broń. Tą broń głównie dlatego, żeby w kolejnej turze wybuchła. Niszcząc wszystko. No dobra, zrobimy tak. W sumie sekret, który ma mój przeciwnik po swojej stronie, to też może być oko za oko, które odbija obrażenia, jakie jemu zadam na mnie. Jeżeli bym zaatakował go garoszem i by się okazało, że to jest właśnie ten sekret, to by to się dla mnie bardzo źle skończyło, więc... Trzeba też na to uważać. Tutaj nie da się ukryć. Ale myślę, że w tej turze przetestujemy, który to z 2 sekretów jest. Mamy doktora Hooka. Dobra, nie jest to oko za oko, czyli to jest na pewno ten sekret, o którym mówiłem na początku. Dlatego też wiemy, żeby doktora Hooka nie wystawiać. Natomiast użyjemy Akolitę bólu, dobieranie kart nie potrzebuję, więc proszę bardzo. Święta próba, ok. Mamy odpowiedź na zagadkę, jak nazywa się ten sekret. Akolita bólu został na świętej próbie poświęcony. No i myślę, że mamy już raczej zwycięstwo. W tej sytuacji mój przeciwnik tutaj nic dziwnego nie zrobi. Bo wydaje mi się, że nawet Tyrion go w tej sytuacji nie uratuje. Okej. No dobra, to wystawimy doktora Hooka, dobieramy sobie armor co turę. Idziemy na face, głównie dlatego, że teraz miny prawdopodobnie go zabiją. No i mamy zwycięstwo. Jak widzimy... To jest lekcja numer 2, dlaczego nie warto zawsze bezmyślnie marnować buffów i iść na face. Czyżby to znowu był face deck? Jeżeli tak, to są właśnie uroki grania pierwszego dnia sezonu Hearthstone'a. Każdy przeciwnik, jakiego spotykamy, gra agresywnym deckiem. Mamy nożownika, ok. Na moje nieszczęście nie za bardzo mam jak go zabić w pierwszej turze, więc musimy poczekać. W kolejnej możemy na niego użyć walnięcie za 3, więc nożownika się pozbędziemy. Tak, mamy trendowatego gnoma i mamy grubieńskiego sierżanta, co sugeruje, że to jest zdecydowanie face deck, czyli kolejny, który bez sensu, nie zważając na nic, będzie nas bił po mordzie. Czy ktoś z osób, które oglądają ten film, potrafi mi wyjaśnić, co jest ekscytującego, interesującego i interaktywnego w graniu face deckami? Przecież one nawet... Każda gra wygląda tak samo, nie musisz myśleć o niczym i w kółko robisz to samo. I tak naprawdę to czy wygrasz, to czy przegrasz, nie zależy od tego, jak umiesz grać, tylko od loterii, czy dobrze ci karty podejdą, a przeciwnikowi źle. Po prostu uroki Hearthstone'a. Chyba nigdy nie zrozumiem osób grających face deckami. W sensie, że co, że nie musisz umieć grać, a i tak wygrywasz? I to jest takie fajne niby? Nie wiem, dla mnie to jest średnio fajne. Dobra, wystawimy Akolitę bólu. Dobierzemy sobie co najmniej 2 karty nim. O, kolejne walnięcie, to się może przydać. Myślę, że egzekucji na stworę 1/1 nie będę marnował, mimo że może zaraz jakiegoś buffa dostać. Aczkolwiek 7 punktów życia w 5. turze nie jest zbyt korzystne, przeważnie kiedy walczymy z Hunterem. Okej, zostają nam 4 HP. No i co teraz? Dobra, myślę, że najpierw zaatakujemy akolitą stwora 1/1, żeby dobrać kartę. I tak, kolejną kartę dobieramy przy okazji 5 armora, co jest znacznie cenniejsze walcząc z Hunterem. No i atakujemy go na... atakujemy stwora. No i dobra, mamy 11 punktów życia. Jemu się karty praktycznie skończyły, więc myślę, nie jest źle. Dobra, wystawił sekret. Na bank jest to wybuchowa pułapka, więc nawet nie będę go aktywował. W ogóle to zrobimy sobie mini challenge. Spróbujemy pokonać Huntera bez atakowania go na face. Zobaczymy, czy coś mi z tego wyjdzie, czy nie. Ale zrobimy sobie super wyzwanie. Postaram się go pokonać bez atakowania go, żeby nie aktywować żadnego z jego trapów. I tym samym wkurzyć go jeszcze bardziej. Dobra, na szczęście w kolejnej turze mamy Justicarkę, która sprawi, że moja moc specjalna nie tylko będzie niwelować jego moc specjalną, ale dawać nam jeszcze dodatkowe 2 punkty armora, więc myślę... Justicarka tutaj jest bardzo przydatna i w miarę upływu czasu coraz bardziej będziemy uciekać mojemu przeciwnikowi z punktami życia. No dobra, przeżyliśmy z 3 HP. Co ważniejsze, teraz co turę będziemy mieli tego HP coraz więcej. A on nie za bardzo ma nas jak zbić. Żeby jeszcze zminimalizować szansę na sowę, która nam może popsuć plany, to wystawimy kolejnego taunta, użyjemy sobie broń. Ale tak jak powiedziałem, atakować go nie będziemy, bo po co mam mu trapa aktywować? Niech się wkurza. No i co teraz? Czy kolejny bezsensowny face deck się podda, zażenowany swoją postawą? Tak, po tych 3 walkach mogę stwierdzić, że Hearthstone jest pełny agresji. Po co w ludziach jest tyle agresji? Dobra, do fatygi mam mniej więcej porówno kart. O! Żelazny mołoch, ok. Mina za 10. Niemniej jednak myślę, że 10 punktów obrażeń w momencie, w którym gram Control Warriorem, nie jest jakoś super tragiczne. Więc zróbmy... Zróbmy tak. Szmodnięciem tarczą pokonamy żelaznego mołocha. Dzięki czemu mało tego, że przetrwa moja broń, to przetrwa mój łowca grubego zwierza. No i czekamy dalej. Jeżeli dostaniemy do ręki złotą małpę, to tak naprawdę nasz przeciwnik wtasowawszy nam minę z żelaznego mołocha do talii, nam tak naprawdę pomógł. To mało tego, że mina nie wybuchnie, to jeszcze da nam dodatkową kartę, którą przerobimy na legendara, więc dziękuję ci bardzo. Teraz oby tylko najpierw... Dobra, mamy złotą małpę, to się ceni. Tylko, że myślę, że złotą małpą będziemy musieli chwilę poczekać, bo mój przeciwnik jeszcze nie wystawił wszystkich legendarów, które mógł. A nie ukrywam, że Brawl i Execute w dłoni mi się może bardzo przydać, więc zrobimy w ten sposób. I czekamy, jak się dalej gra rozwinie. Przyjmę każdy cios. Dobra, mamy tarczowniczkę na tarczowniczkę. Myślę, że tutaj się strajdujemy. A może w sumie użyć złotą małpę w kolejnej turze. Mój przeciwnik zużył już oba shield slamy. Zużył już jednego brawla, zużył egzekucję, zużył łowcę grubego zwierza. Czyli tak naprawdę nie ma za bardzo jak niszczyć moich legendarów, więc robimy tutaj ryzyko. Mimo, że nie dostaliśmy Justicarki, to tak czy siak złotą małpę użyjemy. Jak widzimy, mamy szamańskiego legendara, co będzie bardzo przydatne w tej sytuacji. Co więcej, już mamy pewność, że mina z Juggernauta nie wybuchnie, bo zamieniliśmy ją na coś znacznie bardziej dla nas przydatnego. Okej. Dobra, jest śluzożer. Jak widzimy, bije małpę, okej. Dobrą kartą, którą dostaliśmy, jest także nasz Malganis, głównie dlatego, że jeżeli wejdziemy w fatygę, to Malganis nas uchroni przed otrzymywaniem obrażeń z fatygi, więc to się także ceni. Dobra, teraz jak to wytradować? Poświęcimy tutaj na pewno małpę, bo małpa nam już się za bardzo do niczego nie przyda. Dobierzmy sobie kolejnego legendara. Tutaj murlokiem dobijemy śluz. No i w sumie tyle. Nie będę za bardzo wystawiał zbyt wiele kart, dlatego że mój przeciwnik ma jeszcze w talii drugą bójkę, więc nie chciałbym wszystkiego stracić. Dobra, jak widzimy, on idąc naszym tropem wtasowuje złotą małpę do talii, która niestety mu nie podeszła. Tak, nadal jeszcze nie naprawili tego buga, który sprawia, że jeżeli po wtasowaniu od razu losujemy złotą małpę, to karta jest mega wielka. Dobra, mamy Sylvanas. Co jest dla nas trochę mniej wygodne, bo teraz musimy niestety wszystko stradować. O, Deathwing! Deathwing bardzo zacny, jeżeli będzie dla nas niezbyt korzystnie, to Deathwingiem wszystko zniszczymy. A co więcej, dostaliśmy Justicarkę, która mało tego pozwoli nam w końcu zupgrade'ować naszą moc specjalną. Dodatkowo dzięki legendarowi szamanowemu ma 4 punkty HP, czyli swoją bronią mój przeciwnik jej nie zbije. Więc, że tak to ujmę, póki co sytuacja jest niemalże idealna dla nas. Miejmy nadzieję, że on nie będzie miał tyle szczęścia z legendarami, ile my. Dobra, kolejny łowca grubego zwierza. Akolita bólu dla niego. W sumie to i dobrze, szybciej wejdzie w fatygę, więc tutaj nie powinienem się za bardzo martwić. No dobra, no to wystawimy tutaj naszego goblina, który będzie trendowate gnomy spawnował. I liczę na to, że go nie ma za bardzo czym zbić. W sumie to myślałem, że już zużył łowcę grubego zwierza wcześniej, ale mi się faktycznie pomyliło to z inną walką, którą dzisiaj rozgrywałem. I faktycznie tutaj był mój błąd. Muszę sobie w sumie ten addon ściągnąć, którego wszyscy używają do Hearthstone'a, który pokazuje, co już było w walce użyte. Pomijałem to już niejednokrotnie zrobić i ciągle o tym zapominam. Dobra, mamy Gromasza. Naprawdę pójdziesz na face? Okej. To było dziwne z jego strony, ale dobra. Widać, chce mnie bardzo szybko zabić. Ja oczywiście do tego postaram się nie dopuścić. O! Jeszcze lepiej. To zrobimy tak. Gromasza właściwie możemy zniszczyć. Wystawimy Kel'Thuzada, który sprawi, że nasz legendar wróci na pole bitwy. Jestem ciekaw, czy zbuffowany, czy nie. Jak widzimy, niestety buff szamanowy nie przetrwał Resurrection Kel'Thuzada, ale tam 1 punkt obrażeń, 1 punkt życia w to czy we w to nie ma dużej różnicy. Teraz oby tylko mój przeciwnik bójki nie miał. To jest młyniec, czyli dobiera kolejną kartę. Nie mam nic przeciwko, nie krępuj się. Zostały mu 4. W tym jego własna złota małpa. Wygląda na to, że będzie próbował Kel'Thuzada zniszczyć. Ma to w sumie sens, bo jakby zniszczył drugiego, to by zaraz Kel'Thuzad go z powrotem ożywił. Agresywny małpiszon. No ale w sumie nawet jeżeli teraz łowcą grubego zwierza i akolitą bólu, tudzież grubieńskim sierżantem zniszczy mojego Kel'Thuzada, to tak naprawdę za każdego trupa po jego stronie ja dostanę gnoma, więc to także go nie za bardzo urządzi w tej sytuacji. No i co? Okej. No dobra, no to zrobimy tak. Wystawimy Grula. Dobierzemy sobie kolejne punkty armora. No i bijemy tutaj wszystko. 3 gnomy po mojej stronie. Teraz nawet jeżeli użyję bójki, która na bank mu wśród tych 3 kart została, to tak czy siak zaraz możemy z powrotem nawystawić masę legendarów, więc bójka mi już w tym momencie nawet nie przeraża. Więc proszę bardzo, nie krępuj się, możesz ją używać. Co, pójdzie czy nie? Bo jestem w sumie ciekaw. Tak. Jak widzimy, mamy bójkę jeszcze złotą do tego. Szaleństwo, bogactwo. Na bogato ci powiem, Magni. No niestety żaden legendar nie przeżył. Przeżył trendowaty gnom, ale tak jak mówię, jakoś za bardzo mnie to nie boli. Z tego względu, że tak czy siak myślę, że mamy już raczej pewne zwycięstwo. Dobra, Malganisa na razie nie będę używał. Myślę, że poczekam z nim do kolejnej tury. W tej turze wystawimy dożynkarza. Głównie dlatego wystawimy dożynka. O! O! Zmiana planów. Zrobimy tak. Więcej zaklęć, czemu nie? O, jeszcze dostałem dar mocy. No cóż, przykro mi, ale to było na tyle, jeżeli chodzi o twojego śluzożera. Jak widzimy, nie tylko w legendarach ze Złotej Małpy, ale także w zaklęciach z Mistrza Nexusa mam dzisiaj sporo szczęścia. Swoją drogą jest to chyba pierwsza walka dzisiaj, w której nie spotkaliśmy agresywnego face decka. Więc to się ceni, że nasz przeciwnik Magni gra czymś innym niż wszyscy. Ciekawe, czy ma takie same ciężkie chwile jak ja, spotykając co chwilę face decki. Dobra, to co zostało w jego talii, to jest jeden, jedyny legendar, który myślę raczej go nie uratuje. Nawet jeżeli go wystawi, to i tak na moje szczęście mamy Deathwinga w dłoni. Więc tak naprawdę mamy odpowiedź już na wszystko, co tylko mój przeciwnik może sobie wymyślić. Okej, jak widzimy, on dostał mech inżyniera. Okej. Czemu nie? Dobra, no to myślę, że zakończymy walkę w ten sposób, że zniszczymy jego małpę i jego legendara. A żeby go przybić dodatkowo, wystawimy Malganisa, który nie tylko jest sam w sobie dużym stworem, ale uchroni nas przed obrażeniami, które będziemy otrzymywać z fatygi, czyli tak naprawdę nieważne, co byśmy w tym momencie zrobili, to już tej walki przegrać nie możemy, nawet jakbyśmy poszli AFK. No i dobra, mamy kolejne zwycięstwo.